nowa chirurgia tutaj z klamą, to była ta nowa chirurgia tutaj. Sterylizacja i tak dalej. To była sala chorych drugiej klasy, trzeciej klasy, bo w zależności od majątku dzielono chorych na klasy. Wszystko było niezwykle nowoczesne, a to jest sala operacyjna. W dzień jasno oświetlona, no, duże lampy też. Wszystko pięknie przygotowane i to działało przez wiele lat. Mam tutaj wnętrze dworku w Hageli, gdzie była apteka w tym czasie. No widać takie sztukaterie na ścianach, jakaś ozdobna wnęka z zegarem. Te wnętrza się zachowały, tylko nie ma regałów z lekarstwami, nie ma oczywiście zegara. No jeszcze jedno zdjęcie tego nowego domu sierot, sierocińca. No, a kościół, to jest moje zdjęcie sprzed 2 lat. Bardzo ładny obiekt, zgrabny, taki delikatny, z dbałością o detale zrobiony. Ta wieża taka właśnie przypominająca obiekty angielskie. Pięknie to się prezentowało od dziedzińca, ale wiem, to tego nie ma. Świętego Józefa też już nie ma, już go zginął. No właśnie, czegoś brakuje. A my mamy pomysł na dworek u Phagenów. Tak, założyć dzisiaj muzeum. Wylecznictwa. Tak dzisiaj wygląda. Wszystko już wiemy. Piękne, neogotyckie, bardzo proste szczyty, wyraźnie nawiązujące do szczytów kościoła świętego Mikołaja zresztą. Mam też zdjęcie przedwojenne wnętrza. To nasz kościół ten na Tak. Ołtarze. To tu wejście do niego i Matki Boskiej. Pamiętam, że tu była replika. Prosimy. Ten sam ołtarz jest, natomiast z boku to najbliżej. Cisza. Są, tylko w innym miejscu. To jest jeszcze główny ołtarz z tamtych czasów oczywiście. To jest jeden z bocznych ołtarzy. Właśnie najświętszy główny. To jest drugi. To jest boczny. Tak. Dzisiaj jest Matka Boska Częstochowska. Z tamtych czasów pochodzi kazalnica. Jeszcze kalorfery stare są. Krzyż, figury, część. Natomiast chrzcielnica powstała dopiero w 1934 roku. Taki według ówczesnych stylów. No jeszcze jeden obiekt. No, przypomnę jeszcze, tam są organy. Znaczy ja nie wiem, jak dzisiaj one w jakim są stanie. Wtedy, kiedy zrobiono 12 głosów, miały elektrycznie napędzaną dmuchawę. Pierwszą, trzecią w ówczesnych Niemczech. Także gdańszczanie dbali o najnowsze wynalazki. No to taka kaplica chorych. Nigdy nie byłam tam. Piękna figura stara, nie wiem, też ona jest. No jeszcze spójrzmy na nią z tej strony. Ten dworek tak gdzieś wygląda, znaczy 2 lata temu tak wyglądał. Tam na górze jest dzwon, zegar, dzwon. Skrzydło szpitala. No a wewnątrz obraz nędzy i rozpaczy. Ale są tam rzeczy zaskakujące, na przykład pierwsza w szpitalach tamtej epoki maglownica elektrycznie napędzana. To jest zabytek techniki. No szkoda, że on gdzieś tam niszczeje. To
jest jego stan sprzed roku. Jak gdzieś wyglądali? Przepraszam bardzo. Pani nagrywa naszego pana profesora, tak. Więc prosimy o ciszę. Dobrze, też. A pan profesor śmiał głos. Teraz wśród kamienic ja nie mam pełnego przeglądu, taki przypadkowy, ale zwracam uwagę, to jest Łąkowa numer 5. Ten dom zbudował Johann Friedrich Henckenhaff. To jest wybitny architekt z Heidelbergu. On działał tam, potem działał razem ze swoim wspólnikiem w Amsterdamie, gdzie wybudował istniejący do dziś Hotel Victoria, gdzie wybudował Hotel Krasnopolski, jego dobudówkę. Potem wybudowali z tym samym wspólnikiem Ebertem słynny dom kuracyjny w Scheveningen. To jest tak jak Sopot dla Gdańska, to Scheveningen dla Hagi, dla rezydencjonalnego miasta Holandii. A potem przyjechał tutaj w 1898 roku, wybudował dom kuracyjny na Helu. Ten dom zniszczyła ostatnia wojna. Piękny obiekt. Wybudował potem, bo dostał pieniądze, dla siebie przepiękną małą rezydencję, pałacyk na ulicy Pawłowskiego dzisiejszej we Wrzeszczu. Od gałęzieni, od Jaśkowej Doliny, jak państwo pójdą, to w głębi stoi no, prześliczny, bajkowy obiekt Henckenhaffa. On miał taki zwyczaj, że budował za własne pieniądze, tak jak tu kamienice, i przenosił tu na pewien czas swoje biuro, bo wtedy nie płacił czynszu, tylko zbierał lokatorów pewno. Potem wybudował na Stągiewnej, na miejscu dwóch spichlerzy, kamienicę niezachowaną i tam znowu się przeniósł. No w końcu umarł, pozostawiając syna, córkę i wdowę, nawiasem Szkotkę z pochodzenia. Pochowano go w Gdańsku. Nie wiem, na którym cmentarzu trzeba będzie jeszcze do tego dotrzeć. A jego syn potem wyjechał z Gdańska. To był wybitny architekt, a kiedy wybudował ten Hotel Victoria, został jego dyrektorem. Ale miał pod sobą dyrektorów administracyjnych i tak dalej. I mówiono o nim, że jest pan, jak Pan Bóg. Bo go jest niewidzialny, a wszechmocny, bo wszystko od niego zależy. Także na architekt międzynarodowej sławy. Nie wiem, czy to jest jego najlepsze dzieło, pewnie nie, ale jest ciekawa, barwna, interesująca z 1903 roku. I warto o tym też pamiętać, że mamy i takich sławnych architektów tutaj. 1927 rok powstała fabryka tytoni, która pewno krajalna tytoni, suszarna i tak dalej. No mamy takie cudeńka, na przykład jak to. Tu mamy dwa budynki klasycystyczne i kamieniczkę, ale z XIX wieku, ale zachowana stara działka typowa, wąska, głęboka, trzyokienna, trzyosiowa ze sklepikiem, gdzie no to był właściciela sklepik. I takich tutaj było pełno i jeszcze mamy trochę, to są bardzo cenne zabytki, niezależnie od tego, czy pan konserwator raczy je wpisać, czy nie. Trzeba zabiegać o to, żeby były wszystkie wpisane, bo u nas panuje taki zwyczaj, że jak coś nie jest wpisane do rejestru, to nie jest zabytkiem, można robić, co się chce. Tak Gdańsk stary znika. Cenne obiekty autentyczne. No tu na śluzie jest kamieniczka, która jest w coraz gorszym stanie, coraz bardziej odrapana. Przecież to jest bardzo dobry obiekt. Tak, tu ja mieszkam w niej. Tak, obiekt, no, dobra architektura. Oczywiście ta łaźnia, nie jedyna w mieście, bo czasem łaźnia miejska i my było. Było sześć takich, były związane ze szkołami. Niektóre są zachowane w Nowym Porcie, jest na Osieku, jest częścią szkoły, ona już nie jest ładna, ale była
pamiętam, że w latach 50., kiedy zamieszkałem w Gdańsku, raz tam nawet się kąpałem w tej łaźni, bo jeszcze była czynna. No dzisiaj jest to placówka kultury. No oczywiście tuż obok mamy szkołę nową, pomnik, nie wiem czy udany, ale ważny pomnik Alfa Litwańskiego, chyba to Łosowski robił, ile się nie mylę. No i mamy przede wszystkim nową Motławę, dzisiaj pusto. Dlaczego pusto? Mamy tyle wody, dlaczego nie pływamy? Dlaczego nie może tu pływać 100 kajaków, motorówek, czegokolwiek? To jest do tego stworzone. I też przy okazji powstaje po drugiej stronie, gdzie to jest? Nie wiem. Aha, to już nie to. Miałem tam, ale gdzieś mi to znikło. Po drugiej stronie powstały te takie, ja to nazywam brzydko landarami. Izraelczycy zbudowali takie spiszo podobne, ale olbrzymie, przeskalowane obiekty. Ale niezależnie od tego, tutaj one nie przeszkadzają i dobrze są. I bez przerwy się nam wmawia konieczność jakiejś idiotycznej kładki na ołowiankę, która będzie skandaliczną po prostu przeszkodą dla ruchu jakiegokolwiek. Dlaczego nie zbudować tutaj tej kładki? Przejść na wyspę Spichrzów, która będzie się rozwijała. Na pewno tam powstanie jeszcze dużo rzeczy. No i chciałem zakończyć życzeniem, żeby Dolne Miasto było wszędzie tak pełne kwiatów, jak tutaj w tym, żeby te kwiaty ładnie pachniały, żeby Dolnomieszczanki nam rozkwitały jak kwiaty, żeby wszyscy byli zdrowi, ale pamiętali też o wspaniałej historii i tworzyli nową historię. Dziękuję. Dziękuję bardzo.